Zastanawiam się właśnie, jaki film obejrzeć. Nie mogę żadnego znaleźć, w ogóle jest 15, mi się już chce spać. Wstawiłam filmik przed chwilą. Nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale ostatnio jak w ogóle jem jakieś słodycze albo cokolwiek, to nie czuję w ogóle ich smaku, tylko jakby słodkość. Nie wiem czemu. Dziwne to jest. What the fuck. Jutro poniedziałek. Nie idę do szkoły chyba, ale zobaczę jeszcze. Idę poszukać jakiegoś filmu. Jakiś czas temu wystawiłam sobie kurtkę na Vinted, jeansową, i właśnie się sprzedała, więc pakujemy i idziemy wysłać. Muszę jeszcze wydrukować etykietę przy okazji. Miałam pomalować je na czerwono, ale nie będę ich tak katować i po prostu je posmaruję. No są takie coś Action. To jest do suchych ust, do suchej skóry, do paznokci i do skórek. Nie wiem, do tej pory używam to tylko na usta, ale może to pomóc. Jutro pójdę do szkoły, bo w końcu trzeba. Bo jak wystawiam oceny, to już nie będę chodziła do szkoły, nie? I tak wyliczyłam, że będę musiała chodzić tak do 7 kwietnia, co daje nam 11 dni od teraz, bo dzisiaj jest 27. Nie wiem, jak dużo mam tego nakładać. Anyway, we're at Trader Joe's now, so let's go get our singular salad dressing. Today I was at the grocery store and Wczoraj miałam iść do szkoły, ale jak zobaczyłam pogodę, to mówię, ja nie będę przez jakiś zas poszła tak. Normalnie zaczęło tak padać, masakra. Serio, musicie mi uwierzyć. Przed chwilą wylałam na siebie te płatki przez przypadek, bo mi się miska przechyliła. W moim pokoju jest bardzo jasno i zbudowałam konstrukcję, która pozwala mi zachować ciemność w moim pokoju i jest niskobudżetowa, ale co najważniejsze, działa. Pokażę wam. Tu macie okno, nie? I ja zawiesiłam tutaj na nim koc, żeby oddzielał mnie od światła. I działa. Niezłe, co? Możecie się zainspirować. Nałożymy sobie maskę na twarz. Taka w sztywcie. Z wodą różaną. Ona jest fajna, bo jak się ją nakłada, to wiecie, jest za sztyw i nie musicie się brudzić. Ładnie pachnie. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z was też tak ma, że cały czas wam się chce spać. Że jak nawet śpicie do 12, to potem w ciągu dnia i tak potraficie iść spać i spać do wieczora i tak w kółko. Ostatnio właśnie tak miałam, że wstałam o 12 i poszłam spać od 16 do... od 16 znowu tam do 20 chyba. Jak sobie tak dmucham w twarz, to czuję ciepło, ale to chyba dobrze wtedy. Chyba. Mamy godzinę 21:54. Nie wiem, ile tą maseczkę się w sumie powinno mieć. Chyba 10 minut. Ciekawe, jak jutro pogoda, bo dzisiaj nie było za ciekawe. Ja nie wiem, skąd się bierze ta pogoda. Serio, mamy aż tak zepsuty klimat, że jednego dnia świeci słońce, jest wiosna, a kilkanaście godzin potem spada i pada śnieg. Jest pada, jest zimno i pada śnieg. What the fuck. Chyba wrócę sobie do live'u na TikToku, bo mam teraz takie podejście, że o, matura, zacznij się uczyć, a nie robisz jakieś dziwne rzeczy. Wszystko byle się nie uczyć, ale i tak się nie uczy za bardzo. Nie no, trochę się uczę, ale nie jakoś bardzo. Zobaczymy, ale w sumie spoko się te live robiło. Dobra, widzimy się za 10 minut. Dobra, zrobimy sobie skincare. Weźmiemy sobie witaminę D, ashwagandę i witaminę C. Słodkie. Właśnie. Dobra, teraz może peeling ust. Also ran out of gas. Make the risky decision. Zgasło mi się światło. Kurde, what the fuck. A dobra, tu mam pięć. Jaki kolor? Najpierw się powinno nakładać krem na twarz czy na pod oczy. Nie wiem, na oczy, pod oczy. Czy ja nagram, jak sobie smaruję rzęsy i tak dalej, czy nie? Chyba nie. Boże, nałożyłam to na rzęsy i pomadkę, o której mówiłam, że była rozwalona wcześniej i myślałam, że nie będzie działać, ale działa. Nie chciało mi się za bardzo jeść, więc sobie pokroiłam jabłko z cynamonem, pospam, game changer. Ogórka i kiwi. Świeczka. Przed chwilą mi wyskoczył TikTok, gdzie pani jakby redaktorka chodziła po mieście i pytała starszych ludzi, czy starcza im na leki i w ogóle. Na czynsz, na utrzymanie się po prostu.
bo wszyscy mówili, że nie, że nie starczy, że ciężko im. W ramach prezentu ta redaktorka rozdawała im pieniądze, tam chyba po 200 albo po 300 zł. Tak się cieszy. Ja nie wiem, co się z tym krajem dzieje, serio, to jest przerażające, że to wszystko się tak toczy i ja nie wiem, serio, masakra. Pójdziemy sobie do sklepu, mam nadzieję, że jesteście z tym okej. Kupiłam dwie świeczki, bo wylosowałam w szyjku macie i bagietkę czosnkową. Teraz idę do Action po maseczki, bo tam nie było nic specjalnego. Pokażę wam, co kupiłam. Widziałam na TikToku, jak ludzie sobie golą twarz i chcę to zrobić, ale nie chcę robić tego maszynką do golenia, bo podobno łatwo otrąci, więc kupiłam specjalnie brzytwy. Tu pisze, że są do brwi, ale myślę, że będzie git. Action za 3 zł około. Plastwę na nos na wągry. Czarne. Też w Action za 5 zł. Maseczka do twarzy. Węglowa. Chyba. 3 zł. Maska do włosów z czepkiem. Za 5 zł w Action. No i dwie świeczki. Tak ładnie pachną. Ale nie wiem, która ładniej, ta i ta ładnie pachnie. Były za 7 zł, ale w Szekomacie wylosowałam, że sztuka za 5, więc... git. Jeśli pamiętam, jak chciałam kupić zapalniczkę do świeczek, to mi nie sprzedali, bo... Nie zapalniczkę. Zapałki. Świeczki chciałam kupić i mi nie sprzedali, bo miałam chyba wtedy 14 lat i nie chcieli mi sprzedać. Zrobiłam sobie tą maseczkę na włosy i mi kapie po karku cały czas. Muszę ją trzymać tak 30 minut. Mam nadzieję, że coś da, przynajmniej. Czekajcie. Zmyłam sobie już tą maskę i nałożyłam wcierkę i olejek. Są mokre. Teraz robimy to. Plastry na wągry. Trzeba nawilżyć, w sensie namoczyć nos i nalepić plaster. W tym albo w tym mam wodę zwykłą, a w jednym jest tonik i nie wiem, w którym jest który. Obstawiam, że tu jest tonik. Nie mam racji. Oby mi tak w strzelaniu dobrze na matematyce poszło. A, okej. Okay. Gdzieś są takie staszewki. Dobra. Ej, właśnie sobie Boże, jak to wygląda dziwnie, what the fuck? Sobie przypomniałam, że mam wege kurczaki, które muszę zjeść do jutra, bo dzisiaj jest 29, one są do 30. Faktycznie to coś dało, jestem w szoku. Approved. 5 zł w Action.